Hej, z tej strony Luke, witam was w moim kolejnym komentarzu pod Call of Duty Ghost. W tle macie gameplay z mapki Free Fall, jest to Free for All i gram sobie tutaj nie bez powodu Bisonem, ponieważ wyszedł patch, który między innymi tą broń jakby polepszył, zwiększył mu damage, ale o tym zaraz. Tak w ogóle wiedziałem, że ten patch wyszedł, ponieważ zawsze kiedy patch wychodzi w Ghoście, to muzyka w menu się zmienia, nie wiem czy zauważyliście. Jednak nie wiedziałem, co dokładnie się zmieniło i tego między innymi dowiedziałem się od Grafucha, którego tutaj bardzo serdecznie pozdrawiam. Link macie do jego kanału w opisie, ponieważ nagrywa on świetne filmy w dobrej jakości, gameplaye są wysokich lotów i komentarz również. Patrzcie, jaki bullshit tutaj odpieprzyłem. What the fuck w ogóle. Okej, także link do kanału Grafucha, którego tutaj polecam, macie w opisie. I porozmawiamy sobie dzisiaj właśnie o tych dwóch patchach, które niedawno, parę dni temu dosłownie, wyszły do Koda Ghosts. Pierwszy wyszedł 3 kwietnia tego roku i on zmienił właśnie to, co powiedziałem na początku, czyli polepszył SMG. Co dokładnie? Większość SMG, czyli wszystkie oprócz Mtara X, całe szczęście, i oprócz Reapera, zostały im zwiększone obrażenia maksymalne, czyli te maksymalne obrażenia są teraz większe właśnie w Bisonie, w CBJU MS i chyba w Wektorze i w Wektorze na pewno, ale nie jestem pewny co do Wepra, bo nic tam nie pisało o Weprze w tych aktualnościach, że tak powiem, o kodzie Ghost, no i po prostu nie wiem, o co o tym myśleć. Ogólnie pisze, że tylko Mtar X i Reaper nie zostały, po prostu nic w tych broniach nie zostało zmienione, tak? To jest jeden patch i tam jeszcze parę rzeczy się zmieniło. W ogóle tak, zobaczając z tematu, wybaczcie za te lagi, które widzicie teraz na ekranie. Niestety nie wiem naprawdę, co się dzieje, nie wiem, jak naprawić te Shadowplay. Ogólnie Shadowplay jest teraz w wersji beta, no i takie rzeczy mogą się zdarzać, tak? I niestety te lagi, które widzicie na ekranie, ja ich nie doświadczam w grze, a w gameplayu się pojawiają w nagranym filmiku. To jest strasznie smutne i wkurzające troszeczkę. Troszeczkę martwię się też, że kiedy wbiję kolejnego Kema, to gdzieś tam ten kill, którym zdobędę Kema, akurat będzie zlagowany, więc no kurczę, cholera jasna, boję się o to. Dobrze, wracając do patchy, drugi patch, który również bardzo dużo zmienił, myślę na plus, wyszedł 8 kwietnia, czyli dosłownie parę dni temu tego roku, i on tutaj jakby wspiera obiektywową grę, nie wiem czy to dobrze wymawiam w ogóle, w Ghoście. Bardzo dobre posunięcie ze strony Infinity Ward, ponieważ teraz grając na przykład likwidację potwierdzoną, za zebranie jednego taga macie już jakby pół killa, za dwa tagi macie liczone jako jeden kill. Bardzo fajna sprawa, czyli licząc to na przykład na killstreaki, za 6 tagów, jeśli dobrze liczę, macie setkoma darmowego, dosłownie. Bardzo dobrze, że tak zrobili. Tak samo było w Black Opsie i jeśli ktoś grał na likwidacji potwierdzonej, to wie, że gracze dosłownie rzucają się na te tagi na likwidacji właśnie. I to jest strasznie śmieszne i w sumie to dobrze, bo przynajmniej nie ma takiej sytuacji, że ktoś leci tylko na killstreak i po prostu ma w dupie wynik meczu. I teraz to się zmieniło, właśnie bardzo dobre posunięcie. Na dominacji za neutralizację wrogiej flagi macie pół punkta, pół killa, dokładnie tak, jakby liczone, a za przejęcie tej flagi do końca macie kolejne pół punkta, czyli w sumie daje wam to jakby jednego killa. Ogólnie chodzi o te paski w prawym dolnym rogu ekranu, które wam się tutaj zaliczają do killstreaka. Bardzo dobre posunięcie według mnie, jeśli chodzi o Ghosta, bo wiadomo, w MW3 było tak samo jak na początku w Ghoście, czyli za zbieranie tagów mieliście tylko same punkty, nic więcej. No i ludzie po prostu nie kwapili się, żeby te tagi zbierać. Teraz to się zmieniło i bardzo dobrze. Jedyne co mnie martwi, to właśnie te zwiększenie maksymalnego damage'u tych pistoletów maszynowych, bo na przykład ten Bison, on jest o wiele, wiele lepszy. Naprawdę czuć tą zmianę, niż był zaraz po premierze Ghosta. Tak samo CBJMS, naprawdę teraz to są bronie, którymi
Można sobie bardzo fajnie pograć. Bizon to jest mój ulubiony pistolet maszynowy, więc bardzo się cieszę, że to, że po prostu jest teraz bardziej grywalny. Jednak martwi mnie troszeczkę to, że jest troszeczkę, wydaje mi się, za dobry, o tak może. Dobrze, to są moje obawy, tak czy inaczej ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Oceńcie film, trzymajcie się, do zobaczenia i usłyszenia w kolejnych filmikach, no i hej!